Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam w atmosferze takiej już bardzo pełnej jesieni, w atmosferze nowego miesiąca, miesiąca października, miesiąca różańca. Wiem, jak wygląda różaniec, prawda? Mam nadzieję, że każdy już wziął go do ręki w pierwszych tych dniach miesiąca. Mam nadzieję, że już byliście w kościele, drodzy Państwo, na nabożeństwach różańcowych, może też w gronie rodzinnym, że się to uczynili. To jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Poza tym też witam na początku nowego roku akademickiego. Vivat Academia, vivat professores. Pozdrawiam wszystkich studentów, studentki, profesorów, całą naszą też suwalską uczelnię PUS. Wszystkiego wszystkiego najlepszego na ten nowy rok akademicki 2024-2025. Niech Pan błogosławi, niech Pan wspiera, niech Chrystus, nauczyciel, będzie z Wami, a Matka Najświętsza, Stolica Mądrości, niechaj się Wami opiekuje jako najlepsza, najbardziej kochająca Matka ze wszystkich matek. Kochani, właśnie jest już szósty dzień października, jest 27 niedziela zwykła i proszę Państwa, co to oznacza? Oznacza to, że wchodzimy w ten miesiąc październik, wchodzimy w ten miesiąc takiej pewnej, jak powiedziałem, jesieni, ale też wchodzimy właśnie w te nabożeństwa. Jeszcze raz to podkreślam, to jest bardzo, bardzo ważne. Warto zauważyć, że jutro, dokładnie to będzie siódmy dzień października, będzie to Święto Matki Bożej Różańcowej. Święto Matki Bożej Różańcowej. Zobaczmy, cały miesiąc jest takim świętem Matki Bożej Różańcowej, ale właśnie jutro w sposób szczególny, taki bardzo mocno skondensowany, zwrócimy się do niej, żeby ona dawała nam moc, żeby wypraszała nam tę moc u swojego Syna Chrystusa, żebyśmy się tym różańcem nie gardzili, żebyśmy modląc się na tym różańcu, żebyśmy z nią rozmawiali, a jednocześnie żebyśmy rozmawiali z jej Synem, bo przecież różaniec to nic innego jak Ewangelia, nic innego jak Pismo Święte. Zobaczmy, Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, zwłaszcza Ojcze nasz, jest to modlitwa, która znajduje się w Piśmie Świętym, jest to modlitwa, której nas nauczył Jezus Chrystus na prośbę apostołów, dlatego też biorąc do ręki różaniec, czujmy się tak, jakbyśmy brali do ręki Pismo Święte, jakbyśmy czytali Ewangelię. To jest właśnie jutrzejszy dzień, który pozwoli nam na to, byśmy tutaj właśnie w tej sprawie sobie nieco, że tak powiem, bardziej mocno poradzili. Poza tym, proszę Państwa, w tym tygodniu, a będzie to w najbliższy piątek, będzie to 11 dzień października, właśnie w takim dniu maturzyści udadzą się na Jasną Górę. Tam właśnie na Jasnej Górze u Matki Bożej Jasnogórskiej będą modlili się o to, żeby egzaminy, do których się przygotowują, żeby dobrze do nich się młodzież przygotowała, żeby potem zdać te egzaminy, żeby zdać maturę i potem wybrać się na właściwe, odpowiednie studia i żeby te studia w swoim czasie oczywiście ukończyć z jak najlepszym wynikiem. Dlatego też pozdrawiam młodzież maturalną, która uda się do Matki Bożej po to, żeby tam podzielić się właśnie z nią swoimi problemami, żeby powiedzieć jej to, co leży na sercu, żeby poprosić ją, żeby podziękować jej za obecność. Prawda, czy my dziękujemy za obecność, czy my tylko potrafimy prosić? Oczywiście. My jako ludzie jesteśmy bardzo rozwinięci w temacie prośby, ale w temacie już podziękowanie troszeczkę jesteśmy słabi. Dlatego też właśnie taka obecność na Jasnej Górze, myślę, że pojedzie sporo młodzieży, przynajmniej będzie jakaś taka delegacja bardzo znacząca. Bądźcie właśnie przedstawicielami wszystkich waszych braci, waszych sióstr, waszych koleżanek, waszych kolegów, żeby właśnie także w ich imieniu powiedzieć Matce o tym wszystkim, co jest dla was i dla waszych koleżanek, dla waszych kolegów bardzo ważnych. To będzie dzień błogosławiony, a Matka Najświętsza w takim dniu niechaj przytuli was do swojego serca i niech prowadzi w kierunku właśnie egzaminów dojrzałości, które już niedługo, bo w przyszłym roku kalendarzowym, w miesiącu maju. Poza tym też, proszę Państwa, warto zauważyć, że dokładnie od dzisiaj, za tydzień, będziemy przeżywali Dzień Papieski. Oczywiście o tym powiem w następnej niedzielę. W każdym razie zechciejmy też przygotować się do tego troszeczkę lepiej, prawda, żeby popatrzeć na świętego Jana Pawła II, żeby pomodlić się do niego, żeby popatrzeć w jego różnego rodzaju dzieła, które nam pozostawił jako właśnie taki testament, który należy realizować, ale to będzie dopiero za tydzień, a dzisiaj już możemy wołać do świętego Jana Pawła o to, żeby on modlił się za nami i też modlić się już w intencji młodzieży, która właśnie w takim dniu otrzyma dar serca w postaci takiego
właśnie żywego pomnika naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. Kochani, dzisiejsza niedziela to 27. niedziela zwykła. Jeżeli będziemy, przecież byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Oto one, faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz. On rzekł, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek tego niech nie rozdziela. Kochani, no właśnie słyszeliśmy Chrystusa, który przypomina nam o wadze małżeństwa, że małżeństwo to nie jest dzieło ludzkie. Owszem, są właśnie w tym dziele ludzie, jest mężczyzna, jest kobieta, ale że małżeństwo jest dziełem Bożym, co Bóg łączy, człowiek tego niech nie rozdziela. Jest to właśnie coś, co jest bardzo święte, coś, co jest bardzo ważne i na całe życie. Dlatego też, kochani, dzisiaj warto pomodlić się za małżonków, zwłaszcza za tych małżonków, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, jakieś kryzysy, prawda? Bo to różnie bywa w życiu. No, nie tylko zawsze tak tiu-tiu bobasku. Przychodzą jakieś dni trudne, przychodzą jakieś dni takie ponure, kiedy człowiek jest, że tak powiem, bardzo, bardzo słaby i ma wtedy różnego rodzaju myśli. Dlatego też módlmy się za małżonków, żeby ich właśnie to ślubowanie, które dali Bogu i sobie nawzajem przy ołtarzu, żeby było święte, żeby było święte. Pamiętajcie, kochani, pamiętajcie małżonkowie, pamiętajcie żony, mężowie, co Bóg złączył, człowiek tego niech nie rozdziela. No i oczywiście pamiętajmy też o atmosferze powodzi. Wciąż jesteśmy obecni, wciąż pomagamy tym ludziom, modlimy się za nich i też wychodzimy naprzeciw im, żeby ta właśnie ich sytuacja bardzo trudna, bardzo skomplikowana, żeby była sytuacją taką troszeczkę bardziej łatwą, bardziej, że tak powiem, przyjemną, dzięki właśnie także naszym modlitwom, naszym zdrowaczkom i naszemu także różańcowi, bo warto jeszcze w ich intencji pomodlić, ale nade wszystko, proszę Państwa, pomagać w sensie materialnym, bo o taką pomoc chodzi. A jaka, to już wszyscy wiemy, informują nas o tym media, informują nas różnego środki masowego przekazu, czego ci ludzie potrzebują i na co czekają, czy czego od nas oczekują. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego na nowy październikowy rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.